Słuchajcie, ja dopiero trafiłem na materiał tego żelaznego czopa, czego się tam kurwa nazywa. O Boże, wiecie, że już kiedyś był temat tego typu przerabiany. Jest taka fałszywka, że ja pierdolę. Ale ważne, że są zasięgi, ważne, że jest z kogo zrobić kozła ofiarnego, osiągnąć co się chciało osiągnąć, czyimś kosztem. Uznałem, że jeszcze coś tam poopowiadam, ale już tak w trakcie robienia tego treningu, czyli po seryjce z każdego ćwiczenia, żebyśmy tylko wyjaśnili te kwestie i zamknęli to na dobre. Jak bardzo często nie odnosiłem się do kogoś personalnie, tak stalowy czop, musicie zrozumieć, że to nie jest osoba, która ma coś wspólnego z tym, tylko osoba, która poczyta sobie na potrzeby materiału, gówno wie, ale się wypowie, i tak samo było w materiale ze mną. A ja wam powiem tak. Cieszcie się, że macie obecnie skąd czerpać wiedzę na temat treningów. Muszę się odwrócić plecami. Na temat treningów, czy na temat samej suplementacji, ale od osób, które wiedzą, co jest pięć, a nie osób, które wam wciskają kit, bo gdyby było cały czas tak samo jak w lesie, to byłoby więcej kontuzji. Pamiętajcie, że w kwestiach treningowych to, co ja przekazywałem, co chłopaki pod sztangą, co Michał, co Seba, co cokolwiek, to chroni was teraz przed kontuzjami, których my uświadczyliśmy. My tego kiedyś nie mieliśmy. Tak samo jak nie mieliśmy kiedyś wiedzy, jak z czego korzystać. Wy tą wiedzę teraz macie. Więc korzystajcie z dobrych źródeł, a nie z tego, co marketingowo próbuje wam się wcisnąć, tylko po to, żeby zwiększyć zasięgi kanału, bo niestety tak jest. Musicie zacząć to zauważać. Dodam jeszcze, że jakbyście mieli brać przykład z technik ćwiczeń pokazywanych przez niektórych durni, uważających się za kulturystów, no, ciężko by było. Widziałem kiedyś przysiady niektórych tych osób do połowy, myśląc, że schowają za szerokimi dresami swoje kościawe kolana, swój brak koordynacji, swój brak stabilizacji, czy nawet głębokość. I wiecie, nie to jest najgorsze, że robili to źle, tylko najgorsze jest to, że wmawiali wam to, że robili to dobrze, nawet wiedząc, że zrobili to źle. Ale ja rozumiem, to się musi sprzedawać i te osoby też muszą kogoś trenować, czyli nazwijmy się w imieniu, ale pali, naciągać, ale pali kurwa, ojojojku, jojeb, dobra, ja pierdolę, dobra, biceps. Za chwilę ktoś się przysraży, jakimi małymi ciężarami robię, ale przyjdzie czas na większe ciężary. Obecnie jestem na etapie malutkich ciężarów, żeby się wdrażać powoli. Ja już swoje ciężary popodnosiłem i nie mam ciśnienia na razie na większe, a przez to, że mam mniejsze ciężary, mogę robić sobie wolniej, dokładniej, a jednocześnie mogę sobie z wami porozmawiać. Tak więc małe ciężary. Jeszcze 2-3 tygodnie będą malutkie ciężary. W piątek, nie w piątek, w czwartek robiłem klatkę skos górny. Jeszcze na 130 kg, wcześniej 140, raz zrobiłem 160. Więcej nie potrzebuję i myślę, że nawet nie dałbym rady więcej jak 160 wycisnąć. Co i tak jest dla niektórych kosmosem.
ale nie do tego dążę. Dążę do tego, co mówiłem wcześniej. Nawet to, że ja stosując teraz mamy materiały, może być dla kogoś hamulcem, których ja nie miałem kiedyś. Gdzie spierdalałem się cały czas na duże ciężary i teraz jest jak jest. Także jak widzicie, nawet taki uparciuk jak ja, który ze zerwaną klatką szedł wyciskać, jest w stanie wyhamować, bo wiem, na ile mi organizm teraz pozwala. Taki ktoś wyciągnie z tego lekcji i ten będzie w stanie. Teraz ciutkę większy ciężar, znaczy mówię większy, bo nie jest to duży ciężar, mam tutaj 25 kg na rękę, ale większy ze względu na tą moją lewą rękę, w której jak wiecie miałem zerwany biceps, a na chwilę obecną te 25 mogę robić, co prawda nie tak dokładnie jak prawą ręką, ale nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu. Tak jak mówiłem, po jednej serwice wam rzucam, bo jest to drugi odcinek dzisiaj i miał on tylko na celu doprecyzowanie tego, co było poruszone w poprzednim. Jeszcze tylko ostatnia drążka. W zeszłym tygodniu było po 5 ruchów, dzisiaj szósteczki planowo. I na tym zakończymy. Podsumowując, bo to pytanie pada dosyć często. Tak, jestem na ofie. Tak, jestem ostatnio leniwy. Nie trenuję. Prowadzę niezdrowy tryb życia. Ale staram się to zmienić. A wręcz teraz jestem bardziej zmotywowany przez właśnie samego siebie. Nie przez was. Znaczy, chciałbym was też zadowolić, jak najbardziej, ale tu chodzi o mnie, to co powiedziałem wcześniej. Wolę więcej razy wracać, niż osiąść. Także tyle. 20 parę seryjek dzisiaj na luzie i jadę jeść, gotować. Sam będę robił, bo zawsze brałem na gotowo, a teraz sobie uznałem, że będę sam sobie przygotował posiłki, żeby w głowie sobie to odblokować. Także na razie.